Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, kolejny dzień naszej nowenny. Zbliżamy się powoli do końca. To już dzień numer 8. Za chwilkę będzie dzień numer 9. I tak naprawdę zakończymy naszą krótką serię pod tytułem Owoce Ducha. Chcemy rozważyć dwa ostatnie dzisiaj owoce Ducha Świętego, o których mówi święty Paweł w swoim liście do Galatów. Kochani, przedostatnim darem jest dar łagodności. I powiem wam szczerze, że wcale nie jest to tak łatwo, by opisać ten dar, ponieważ z pewnością wiąże się on w jakimś stopniu z darem opanowania, wiąże się z darem dobroci, pokoju. Zresztą wszystkie te dary i owoce Ducha Świętego są ze sobą powiązane. Ale co miałoby tutaj nam ukazywać łagodność? Z czym moglibyśmy tę łagodność przedstawić? Kochani, myślę, że łagodny to nie jest wcale człowiek, który jest przyjemny dla wszystkich, który jest taki milutki, taki dorany przyłóż, moglibyśmy powiedzieć troszeczkę taka ciepła klucha, gdzie go postawią, tam się ma odnaleźć i tyle. Nie. Myślę, że łagodność to jest zupełnie inny owoc Ducha Świętego, o który chodzi też Panu Jezusowi. Łagodny to jest człowiek, który w każdej sytuacji potrafi opanować się, potrafi znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Nie panikuje, nie wpada w skrajne emocje, o których już tak dużo mówiliśmy, lecz przede wszystkim powierza się Panu Bogu. Oddaje to wszystko Panu Bogu. I tam szuka rozwiązania, tam szuka uspokojenia, tam szuka emocjonalnego wytonowania, tam szuka przede wszystkim pomocy. Kochani, człowiek łagodny to taki, który na rzeczywistość patrzy właśnie oczami Pana Boga, z tamtej perspektywy. Boga, który zawsze jest dobrocią, który zawsze jest miłością, który zamiast się wkurzać, irytować albo dołować, potrafi spojrzeć na to wszystko z tej innej, szerszej, głębszej, dokładniejszej i owocniejszej przede wszystkim perspektywy. Człowiek łagodny to taki, który niesie ze sobą taką spokojną atmosferę, taką atmosferę nie napięcia, nie nerwowości, ale właśnie takiego wytonowania, że będzie dobrze, że damy radę. I jak to mówi polskie porzekadło, więcej może człowiek zdziałać swoją łagodnością, niż właśnie wprowadzając jakiś taki emocjonalny zamęt. Człowiek łagodny zawsze pozytywnie nastawia drugą osobę. Człowiek łagodny to taki, który nie będzie szukał dziury w całym, który nie będzie właśnie rozogniał różnego rodzaju emocji i uczuć, ale który będzie działał na, z jednej strony, twardych faktach, będzie przeprowadzał analizę na zasadzie poczekaj, zobaczmy, przyjrzyjmy się temu, ale z drugiej strony wie, że ta analiza nie wystarczy, że od niej nie wolno rozpoczynać, że przede wszystkim trzeba to wszystko rozpocząć z Panem Bogiem, bo to On był, jest i będzie źródłem łagodności, źródłem takiego właśnie wytonowania, takiego spojrzenia z boku, może właśnie tak jak wspominaliśmy sobie przy darze opanowania, z taką chłodną głową. Kochani, warto być człowiekiem łagodnym, bo dzisiaj myślę, że za dużo ludzi jest poranionych różnymi niepotrzebnymi reakcjami, zachowaniami, słowami, które wystosowuje do nich drugi człowiek. To ktoś inny mądrze powiedział, że lepiej powiedzieć jedno słowo za mało, niż jedno słowo za dużo. To też jest działanie ducha łagodności. Prośmy więc Matką Bożą, która jest naszą najlepszą patronką i przewodniczką, by zyskiwać dary Bożego Ducha do tego, żebyśmy byli osobami łagodnymi. Prośmy o ten owoc Ducha Świętego w dniu dzisiejszym. Dobrego dnia z Panem Bogiem.